W ostatnim filmie mówiliśmy, że jeżeli akcje przedsiębiorstwa Michała notowane są na poziomie 21,50 zł i jeżeli zostało wyemitowanych 10 tysięcy akcji, tak jak tutaj zostało pokazane w bilansie zarówno w przypadku sklepu Michała, jak i Jacka, to mówimy, że rynek wycenia kapitał własny przedsiębiorstwa Michała na 215 tysięcy złotych. Mówimy, że to jest wartość rynkowa. Mimo, że wartość księgowa wynosi 135 tysięcy złotych. W tym filmie chciałbym przedyskutować, jak powinniśmy patrzeć na wartość aktywów w kontekście wyceny rynkowej w przypadku obu przedsiębiorstw. Dla przypomnienia zapisuję, że aktywa są równe sumie zobowiązań i kapitału własnego przedsiębiorstwa. Więc jeżeli nagle rynek wycenia nasz kapitał własny na 215 tysięcy złotych i jedyne zobowiązanie, jakie mamy, to są zobowiązania w wysokości 5 tysięcy i jeżeli popatrzymy do bilansu, okaże się, że są to zobowiązania z tytułu dostaw, to są te zaznaczone na zielono, wówczas aktywa są warte 220 tysięcy. Teraz, jeżeli spojrzymy na bilans sklepu Michała, okaże się, że suma aktywów to jedynie 140 tysięcy, bo jeżeli pamiętacie, nawet nie musicie pamiętać, zerknijmy do bilansu. W tym miejscu mamy aktywa i w przypadku sklepu Michała to jest, zresztą w przypadku obu sklepów aktywa są takie same, to jest 20 tysięcy w gotówce, 100 tysięcy w towarach i wyposażenie również 20 tysięcy, czyli patrząc na oryginalny bilans, 20 tysięcy zaznaczone fioletowo, 100 tysięcy na niebiesko i wreszcie 20 tysięcy na zielono. Wracając do naszego drugiego schematu bilansu, ten sam wykres pojawia się tutaj, czyli 20 tysięcy w gotówce, 100 tysięcy w towarach i 20 tysięcy jako wyposażenie. Powstaje pytanie, jak zinterpretować różnicę między 140 tysięcy a 220 tysięcy, czyli to jest ten tutaj kwadracik zaznaczony na biało. Bo przecież ten fragment to tylko 140 tysięcy. Wartość aktywów w przekonaniu szeroko pojętego rynku, i wybaczcie tutaj za nieścisłość językową, wynosi, tak jak mówiliśmy, 220 tysięcy. Jak zatem interpretować różnicę wysokości 80 tysięcy złotych? Zakładając po pierwsze, że wartość aktywów została dobrze oceniona i dobrze określona w bilansie, czyli te 140 zł faktycznie odzwierciedlają wartość rynkową towarów i wyposażenia, można powiedzieć, że firma posiada pewne wartości niematerialne, które są właśnie wyceniane przez rynek na 80 tysięcy złotych. Czyli majątek firmy to coś więcej niż suma wartości jej namacalnej własności, typu towary, typu wyposażenie. I mogą to być na przykład umiejętności zarządcze Michała, czy wiara inwestorów w to, że Michał sprawnie poprowadzi biznes. A może to być dobra lokalizacja sklepu. Cokolwiek, co jest nienamacalne, tym niemniej skłania inwestorów do tego, żeby zapłacić więcej niż wynikałoby to z wartości księgowych. To samo dotyczy przedsiębiorstwa Jacka. Wartość rynkowa kapitału własnego wynosi 120 tysięcy. Znowu otrzymaliśmy ją poprzez przemnożenie ceny akcji przez ilość wyemitowanych akcji. Co zostało zaznaczone również tutaj. Oprócz kapitału własnego, wycenianego przez rynek na 120 tysięcy złotych, sklep Jacka zaciągnął dług w wysokości 100 tysięcy złotych, no i posiada zobowiązania z tytułu dostaw, tak samo jak w przypadku sklepu Michała, o wysokości 5 tysięcy złotych. Zatem rynek wycenia sumę zobowiązań i kapitału własnego na 225 tysięcy złotych. Przypominam, że to chodzi o te dwa elementy. Czyli zatem aktywa przedsiębiorstwa Jacka na podstawie
oszacowań rynku mają wartość 225 tysięcy złotych. Czyli sumując wartości księgowe aktywów 140 tysięcy, tak samo jak w przypadku sklepu Michała, zostaje nam 85 tysięcy jako wartości niematerialne. Znowu więc szerokie gremium inwestorów twierdzi, że firma Jacka to nie tylko gotówka, towar i wyposażenie, ale przede wszystkim niematerialne elementy, które powodują, że inwestorzy są gotowi zapłacić więcej niż tylko to, co jest zawarte w bilansie.